Szanowni Państwo, Biuro Karier prowadzi warsztaty dotyczące poszukiwania pracy, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Dzięki takim spotkaniom powstała też idea przygotowania warsztatu dotyczącego prowadzenia swojej działalności i miło mi poinformować Państwa, że taki wykład został przygotowany i prowadzony przez pana Tadeusza Filipiaka. Zachęcam gorąco do obejrzenia, zapoznania się z tym materiałem. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na wykładzie dotyczącym ABC tworzenia firmy. Nazywam się Tadeusz Filipiak, jestem pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracuję w Instytucie Ekonomii i Finansów, a miejscem takim moim docelowym jest Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. Oczywiście jest to Wydział Ekonomiczny. Plan dzisiejszego wykładu będzie dotyczył następujących zagadnień, a więc prowadzenia do przedsiębiorczości, zdefiniowania przedsiębiorczości i przedsiębiorcy. Powiem również o biznesplanie, procedurach rejestracji firmy, a także o zagadnieniach związanych, jak zaistnieć na rynku, czyli jak utrzymać się na rynku. Tak na wstępie chciałbym Państwu przedstawić sylwetkę byłego studenta, a więc proszę zwrócić uwagę, jest to pan Przemysław Gacek, szef grupy Pracuj.pl, na pewno Państwu znanej. Jest to firma, która zajmuje się rekrutacją do przedsiębiorstw i jak Państwo mogą zauważyć, była założona przez 6 studentów w 2000 roku, czyli studia są miejscem o tym, by pomyśleć właśnie o własnym biznesie. Na początku też można zwrócić uwagę, że była dofinansowana przez taki fundusz E-Catalyst, to są fundusze Venture Capital. No i widzimy, że rozwijała się dość dynamicznie i w tej chwili jest liderem na rynku rekrutacyjnym. Skoro mamy sylwetkę przedsiębiorcy, to mamy tutaj wywiad z panem Przemysławem Gackiem. Właśnie zwraca uwagę na to, że nie mógłby obejść się bez wakacji, ale również pracy, rodziny, chwil spokoju. No, praca dla niego jest przyjemnością. Jest takie powiedzenie chińskie, obyś lubił to, co robisz, a nigdy nie będziesz pracował. No, czas spędza w pracy, spędza również na podróżach, na odpoczynku. No i co wydaje mi się bardzo takie istotne, to jak postrzega Polskę i Polaków, a więc co by w Polsce zmienił? Proszę zwrócić uwagę, że jest to mentalność. Chciałby, aby ludzie w Polsce bardziej się uśmiechali, czekali na to, co spotka i podejmowali samodzielnie decyzje i wpływali na swoją rzeczywistość. To był taki krótki wstęp, dlatego chcę Państwu na początek przedstawić, czym jest przedsiębiorczość i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego własny biznes, dlaczego właśnie można zajmować się prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Jeżeli szukamy definicji przedsiębiorczości, to oczywiście zaczynamy nie od Google'a, tylko zaczynamy od, można powiedzieć, takich źródeł pierwotnych, a więc słownik języka polskiego wskazuje nam, że zdolność do tego, by być przedsiębiorczym, to posiadanie ducha inicjatywy, obrotność, rzutkość, zaradność. No, zagadnieniem przedsiębiorczości zajmowali się i nadal zajmują się przedstawiciele wielu dyscyplin naukowych, tak jak ekonomia, psychologia, socjologia, historia, politologia czy ewentualnie prawo. No, w zasadzie przedsiębiorczość istnieje od zawsze. Praktycznie odkąd człowiek zszedł z drzewa, ciągle miał do czynienia z problemem przeżycia. Nie tylko jako jednostka, ale jako członek właśnie grupy. Samo słowo przedsiębiorca pochodzi prawdopodobnie z języka francuskiego i zostało po raz pierwszy użyte w średniowieczu. I przedsiębiorcę utożsamiano właśnie z wytwórcą, czy taką osobą, która sprawowała nadzór nad wytwarzaniem dóbr. Oczywiście to były głównie kontrakty związane z rządem czy świadczenia tych usług. Po raz pierwszy słowo przedsiębiorca zostało, proszę Państwa, dopiero użyte w XVIII wieku i tu był Cantillon, który zauważył różnicę między rynkami cen, które stwarzają okazję, by kupić tanio i sprzedać drogo. No, kolejną taką definicją, uważam bardzo ciekawą, jest tutaj definicja Schumpetera,
który właśnie, że przedsiębiorczość jest to rodzaj właśnie działalności, który polega na wprowadzeniu kombinacji czynników produkcji, nowych wyrobów i metod, zdobywania nowych rynków, nowych źródeł zaopatrzenia oraz na tworzeniu bardziej efektywnych form organizacyjnych. Tu bardzo podoba mi się definicja trochę przedsiębiorcy przez Schumpetera, który nazwał przedsiębiorcę twórczym destruktorem. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiejsze rynki są już podzielone, to znaczy każda przedsiębiorstwo ma określony rynek. Ta Coca-Cola ma swój rynek napojów gazowanych, Pepsi, i by wejść na rynek, no trzeba troszkę zniszczyć te struktury czy te układy, które są. No, guru zarządzania Drucker, proszę zwrócić uwagę, zwraca uwagę, że cecha przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa, pod którą rozumie się gotowość i zdolność do podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy, innowatorski nowych problemów, ale także właśnie elastyczność przystosowania się do zmieniających warunków. No oczywiście każdy rynek produktów, mamy też również, widzą Państwo, rynek pracy. No i obserwujemy na rynku pracy oczywiście stopę bezrobocia. Ta stopa bezrobocia zmienia się oczywiście w czasie. Widzimy, że w Polsce na tle innych krajów europejskich ta stopa bezrobocia jest stosunkowo na niskim poziomie. Co ważne, dość duża jest stopa bezrobocia, szczególnie dla osób młodych. Więc widzimy, że no, dotyka to zwłaszcza osoby, które wchodzą na ten nowy rynek pracy. Ta stopa bezrobocia nawet w takich krajach jak Hiszpania czy Grecja sięga ponad 50%. Także myślę, że tu jest taka trochę informacja dotycząca tego, że no, po studiach czy wtedy, kiedy zaczynamy pracę, no, może być dla takich osób początkujących bardzo, bardzo trudno. Oczywiście rynek pracy to jest podaż i popyt, a więc mamy tutaj podaż, więc rynek pracy dla absolwentów. Widzimy, że ta rewolucja edukacyjna po 1989 była dość duża. Rozkwit uczelni ekonomicznych, ale nie tylko. Też aktywność uczelni nieekonomicznych w kształceniu ekonomistów i oczywiście te zmiany jakościowe były dość duże. Widzimy, że wzrastała liczba studentów, wskaźnik skolaryzacji zwiększał się i osiągnął no, tutaj w latach 2010-2011 ponad 53%. W większości studentów są to kobiety, natomiast z drugiej strony mamy popyt. Czyli mamy zapotrzebowanie przez przedsiębiorstwa czy przedsiębiorców, zapotrzebowanie na pracowników. I oczywiście tutaj mamy te zmiany, zmiana, transformacja, tak, systemu, następnie globalizacja, czyli racjonalizacja zatrudnienia. Tutaj też był popyt międzynarodowy, europeizacja, tak, wejście Polski do Unii, gdzie dość duża część osób wyjechała poza granicę. No oczywiście kryzysy światowe, które nas dotykają. Kryzys światowy taki był w 2008 roku. No w tej chwili mamy kolejny kryzys związany z pandemią COVID-19. Przedstawiam Państwu teraz rynek pracy absolwentów, podaż i popyt, a więc takie kierunki, które są najbardziej oblegane, a więc zarządzanie, widzą Państwo, pedagogika, finanse, rachunkowość. No, w przypadku studiów tutaj magisterskich, jednolitych, prawo, kierunek lekarski, psychologia. No i trzeba stwierdzić, że w ostatnich latach też następują te zmiany na rynku pracy. Przedstawiam Państwu tutaj zawody deficytowe w krajach Unii Europejskiej, więc brakuje nam pielęgniarek, lekarzy, ale też również pracowników fizycznych, urzędników, a więc tutaj widzimy nadwyżkowe, tak, kierowcy taksówek, dziennikarze, pracownik pomocniczy. No w Polsce widzimy, mamy już w tej chwili dość dużo ekonomistów, filozofów, historyków, pracowników biur podróży czy organizatorów obsługi turystycznej. Natomiast deficyt jest takich zawodów jak właśnie analitycy, cukiernicy, brukarze, kucharze, lekarze, więc to też podobna tutaj jest sytuacja jak na rynku europejskim. W związku z tym no też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie każdy z
student, czy nie każda młoda osoba otworzy firmę, stąd dominującym takim rynkiem pracy jest rynek pracowników najemnych. Natomiast no, jeżeli będzie dobra koniunktura, to też również będzie praca dla absolwentów. Ta praca właśnie najemna jest wiodącą opcją dla większości absolwentów, natomiast stan niepewności często wskazuje na wdrożenie takiej własnej opcji biznesu, a więc otworzenie przedsiębiorstwa czy założenie firmy. Stąd jest takie pytanie, można powiedzieć, nie tylko retoryczne, dlaczego własny biznes? No takie są też tendencje ogólnoświatowe, również i w Polsce. To są, można powiedzieć, alternatywne ścieżki kariery zawodowej po studiach. Oczywiście są blaski, cienie bycia na swoim. Zaraz powiemy o tych sytuacjach związanych właśnie z upadłościami firm, z utrzymaniem płynności. Ale własny biznes to też jest pomysł na swoje życie. Oczywiście są argumenty na tak i argumenty na nie. Zaraz Państwu przedstawię, że takim głównym powodem czy barierą rozwoju przedsiębiorczości to są obiektywne trudności na starcie. Kolejna sprawa to jest często prozaiczność spraw do załatwienia, poczucie degradacji. My często chodzimy do różnych urzędów i no, nie wszystkiego się dowiadujemy, tak? Tej informacji nie ma pełnej. Również trzeba pogodzić życie rodzinne z życiem zawodowym. No i takim bardzo argumentem na nie na pewno jest ryzyko porażki zawodowej i odpowiedzialność prawna. Też niejasny status społeczny. Z jednej strony my uważamy, że przedsiębiorcy są to osoby dynamiczne, aktywne, ale czasami jest takie podejrzenie, że tą aktywność no, dokonują w sposób nieuczciwy. Stąd no, nie zawsze postrzegamy takie osoby za odpowiedzialne, takie, które doszły do biznesu, można powiedzieć, legalnie. Natomiast oczywiście argumenty na tak to jest duża satysfakcja pracy na swoim i osiągnięcie tego własnymi siłami. Na pewno szansa na duże pieniądze, czyli nie takie, które otrzymuje większość osób na etacie. Na pewno satysfakcja zawodowa, no i szansa na spełnienie się również w tych kategoriach społecznych. No, z jednej strony uważamy, że może to było nielegalne, natomiast na pewno podziwiamy takie osoby, które odniosły sukces. Właśnie przedstawiam Państwu wypowiedź jednego z prezesa spółek. Co prawda ta spółka już nie istnieje, bo połączyła się, więc widzimy, że w tym świecie gospodarczym na pewno zachodzą dość duże zmiany. No, zwraca uwagę, że właśnie spełnił swoje marzenia, ale nie tylko swoje, ale również innych osób, więc pracowników, którzy mogą godnie tak żyć, mogą godnie utrzymywać rodzinę, mają satysfakcję, a on ma również satysfakcję z tego, że stworzył coś dobrego, pożytecznego. Dlaczego też ten rozwój przedsiębiorczości jest nadal? Proszę zwrócić uwagę, to są też pozytywne doświadczenia zagraniczne. W zasadzie do końca lat 70. w Stanach Zjednoczonych no, kształcono wyłącznie dla wielkich korporacji. Następnie wprowadzono taki program właśnie związany z przedsiębiorczością, który właśnie spowodował nauka przedsiębiorczości, zresztą ona też już jest w szkołach średnich w Polsce, spowodowała, że no, ludzie zaczęli aktywnie patrzeć na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście też są tutaj również metody wspierania biznesu, tak, różnego rodzaju rządowe instytucje, które to robią. No i na podstawie badań, widzą Państwo, amerykańskich wychodzi takie spostrzeżenie czy wniosek, że tacy studenci, którzy uczestniczyli w takich zajęciach, wykazywali trzykrotnie większą skłonność do zakładania własnej firmy. No ich zarobki czy dochody były też wyższe prawie o 27%, a aktywa o 60%. Co znaczy aktywa? To znaczy posiadali większy majątek. No i też poziom satysfakcji ich był znacznie wyższy. Co jeszcze wspiera przedsiębiorczość? No przede wszystkim przełomowe wynalazki, tak, właśnie w sektorze small biznesu, a więc pojawienie się komputerów osobistych, oprogramowania, tak, biotechnologii, telewizji, poczty głosowej, no systemów sprzedaży internetowej. To są, można powiedzieć, wynalazki technologiczne, no ale oczywiście pojawiły się też wynalazki organizacyjne, jak franchising,
czy outsourcing, powiązania kooperacyjne. No, franchising, nie mam pomysłu na biznes, można powiedzieć, kupuję taką licencję na prowadzenie biznesu. Te firmy też rzadziej upadają i jest takie większe prawdopodobieństwo przeżycia firm. Kolejne takie elementy, które wpływają na rozwój przedsiębiorczości, to oczywiście wykorzystanie pozytywnych skutków rewolucji informacyjnej, w tym potencjału internetu. Bogactwo informacji, w zasadzie dostępnych nieodpłatnie, po niskim koszcie na całym świecie. Także w tej chwili w zasadzie no, szanse niedużego przedsiębiorstwa zrównują się również z wielkimi korporacjami. No, do tego dochodzą jeszcze obniżone koszty transportu i komunikacji i to powoduje, że ta przedsiębiorczość na pewno się rozwija. No, skutki globalizacji, a więc tutaj przepływ informacji między krajami, a więc jest ta inspiracja zewnętrzna. No i rynki światowe stały się dostępne dla mniejszych firm. Kolejna sprawa, która też jest bardzo ważna, która wpływa na rozwój przedsiębiorczości, to jest też zmiana preferencji konsumentów. Widzimy, że zmienia się też model rodzinny, zmienia się konsumpcja z produktów już mniej przetworzonych, konsumujemy produkty bardziej przetworzone, a więc widzimy, że również w tym aspekcie następują zmiany. No i oczywiście nowy wymiar wspierania przedsiębiorczości to różnego programu, które czy z Unii Europejskiej, czy z Polski są finansowane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę przedsiębiorstw w Europie, widzimy, że jesteśmy tutaj na piątym miejscu. Najwięcej firm jest we Włoszech, Francji, Niemiec i Hiszpanii. W Polsce jest około 2 milionów, przy czym to są firmy, które istnieją. Zaraz Państwu podam liczbę firm, które są zarejestrowane w GUS-ie. Natomiast jeżeli przeliczymy to na liczbę mieszkańców, już tutaj też jesteśmy na podobnym miejscu, ale widzimy, że nas wyprzedza takie państwa jak chociażby Czechy. Eksport Polski rośnie i głównie eksportujemy do Niemiec. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przedsiębiorczość w Polsce na tle przedsiębiorczości międzynarodowej, przedstawiam Państwu miejsce Polski w wybranych światowych rankingach i ono jest tak od 9 miejsca do około 60. Więc widzimy, że w zależności od badań, czy w zależności od firm, która klasyfikuje Polskę, te miejsce rankingowe dość jest zróżnicowane. No i taki tutaj ranking na przykład Doing Business Banku Światowego. Polska jest na miejscu 40. W rankingu wolności gospodarczej to jest około 41. miejsce. No, w globalnym raporcie konkurencyjności tutaj miejsce jest 37. Krajami dość przyjaznymi rozwoju przedsiębiorczości są to Nowa Zelandia, Singapur, Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania. No, wracając do rankingu Doing Business, proszę zwrócić uwagę, że też następują zmiany. W 2017 roku byliśmy na miejscu 24, w tej chwili jesteśmy na miejscu 40. Proszę zwrócić uwagę, że w obszarach, które są w tym rankingu brane pod uwagę, no, można powiedzieć, no, takie jedne z końcowych miejsc, bo jest to miejsce powyżej 100, to jest właśnie rozpoczęcie biznesu. Na wstępie Państwu mówiłem, że właśnie te argumenty na nie to są trudności właśnie na starcie. Natomiast bardzo dobra pozycja jest pod względem eksportu, w związku z tym to miejsce jest 40. Proszę Państwa, liczba firm w Polsce wynosi według GUS-u, tak, czyli tutaj według wpisu w REGON, więc to jest taka statystyka dotycząca liczby firm, jest około 4,5 miliona. Z tego aktywnych jest połowa, czyli około 2 200 000. W tym większość są to firmy mikro, a więc takie, które zatrudniają do 9 osób. Większość firm jest w sektorze prywatnym, więc tu widzimy, że to jest to ponad 4 300 000, w sektorze publicznym ponad 100 tysięcy. Średnio każda firma miała w 2019 roku przychody
około 2,4 milionów złotych, przy czym w firmach mikro jest to około 500 tysięcy, w firmach dużych około 500 milionów. No, jeżeli mówimy o branżach, to głównie mamy tutaj handel naprawa, natomiast widzimy, że przemysł już znacznie mniej, czyli ta aktywność firm, szczególnie mikro, jest właśnie w usługach. Firmy głównie są w województwie mazowieckim, ponad 18,5%. Firmy założone pod względem formy prawnej, czyli to są głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jest to ponad 70%. Natomiast spółek handlowych jest około 12%, w tym głównie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. No jak wcześniej wspomniałem, większość są to firmy mikro, czyli zatrudniające do 9 osób. Oczywiście w prowadzeniu biznesu ważne są źródła finansowania tych właśnie przedsiębiorstw. No i tutaj trzeba rozpocząć oczywiście od środków własnych, zaraz powiem, że one są bardzo, bardzo ważne. Następnie banki, instytucje finansowe, środki ze wsparcia źródeł publicznych, no venture capital, czy aniołowie biznesu, a więc są to takie, można powiedzieć, fundusze, czy aniołowie biznesu, które wspierają prywatnie przedsiębiorców. Oczywiście leasing, czyli forma finansowania głównie środków trwałych. Factoring, jest to finansowanie dostaw towarów, no, ubezpieczenia eksportowe, gwarancje ubezpieczeniowe. Oczywiście no, na początku zawsze jest ta relacja między środkami własnymi a zewnętrznymi. Pytanie, czy można uruchomić biznes bez własnych środków? Raczej nie. Widzimy, że w kredytach hipotecznych jest to około 20% wymaganych na początku. No i to 80% dopiero może być finansowane ze źródeł zewnętrznych. A więc własne środki to jest na pewno zaufanie do przedsiębiorcy, to jest przekonanie instytucji, by nas finansowały. I tu taka obowiązuje zasada, im więcej masz, im mniej potrzebujesz, tym chętnie ci pożyczą. Na potwierdzenie tego, że biznes czy nowe firmy są finansowane ze środków własnych, są badania właśnie GUS-u, w których w zależności od długości funkcjonowania takiej firmy można zauważyć, że środki własne stanowią 76% do nawet 87% w przypadku finansowania środków trwałych. Więc pomimo dostępności kredytów, no, jednak przedsiębiorstwa czy przedsiębiorcy korzystają ze środków własnych. Stąd w finansowaniu można wyróżnić takie 5 faz. Oczywiście one mogą występować wszystkie bądź kilka z nich, na przykład pierwsza tylko. Pierwsza faza, nazywana przez Amerykanów 4F, jest to skrót od nazw kapitałodawców, czyli mogą to być founders, czyli założyciele, family, friends, rodzina, tak, friends, przyjaciele i fools, czyli głupcy, którzy nam pożyczają pieniądze, tak, czy hazardziści, bo w pewnym stopniu ryzykują to, że nam powierzają te pieniądze. A więc to jest taka pierwsza faza, w której właśnie gromadzimy środki pieniężne i to są często właśnie osoby najbliższe z otoczenia. Następnie w fazie drugiej jest to finansowane kapitałem zasiewu, a więc Seeds Funds bądź Business Angels, a więc to są już osoby, które inwestują dość większe środki, czyli to może być kilkanaście, kilkadziesiąt czy nawet kilkaset tysięcy. Następnie faza trzecia jest to już dokapitalizowanie przez fundusze wysokiego ryzyka, właśnie Venture Capitals, tak jak właśnie w tym firmie Pracuj.pl. I tu już jest dofinansowanie rzędu kilku milionów euro. W fazie czwartej już wchodzi inwestor strategiczny, tak? Czyli przeważnie jest to jakiś lider branżowy czy technologiczny, który właśnie powoduje dość duży wzrost wielkości firmy. No i faza piąta. Bardzo często ci nowi właściciele czy współwłaściciele właśnie z Venture Capital wychodzą z tej firmy i sprzedają swoje udziały i, że tak powiem, wycofują się z tego biznesu. Proszę zwrócić uwagę, że no, ta zasada 4F ma również w Polsce odniesienie, bo no, środki pozyskane na otwarcie nowej firmy to jest bardzo często bliski członek rodziny,
czy przyjaciel, sąsiad. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, kto jest właścicielem firm, to większość są to mężczyźni, a więc 62%. Z wyższym wykształceniem, około 50% osób, które zakłada firmę, ma wyższe wykształcenie. No i wiek jest to najczęściej między 30 a 39 rokiem życia, a później osoby poniżej 30 roku życia. Jeżeli, co jest bardzo ważne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, to to, by oprócz założenia, tak, zakładania tej firmy, no te firmy funkcjonowały, tak, rozwijały się. I tu jest pewien problem, bo w ciągu pierwszego roku upada około 30-40% firm w zależności od roku. Stąd wskaźnik przeżycia jest bardzo ważnym takim elementem właśnie dotyczącym zakładania firm. Widzimy, że też tutaj jest zróżnicowanie pod względem wykształcenia, też doświadczenia, czyli takie kierowanie firmą wcześniej na pewno jest takim pozytywnym aspektem w prowadzeniu działalności. No i też firmy prowadzone przez mężczyzn i osoby w wieku 30-39, chociaż też widzą Państwo osoby, to zróżnicowanie według wieku nie ma takiego znaczenia. Podsumowując, statystyczna firma w Polsce znajduje się w województwie mazowieckim. Jest to przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Zatrudnia do 9 osób i zostało sfinansowane ze środków własnych, a statystyczny właściciel firmy w Polsce to mężczyzna w wieku 30-39 o wykształceniu wyższym i jego firma ma około 70% szans na przeżycie w pierwszym roku. Stąd podsumowując sprawę związane z przedsiębiorczością, jeśli własny biznes, to dlaczego nieambitny, rozwojowy, czyli jeżeli mam pracować, to lepiej na dużą skalę i za większe pieniądze. Na pewno jest to satysfakcja na stworzenie czegoś większego i na pewno szansa na spełnienie się w czysto takim profesjonalnym poziomie. Stąd no, zalecana jest taka przedsiębiorczość ambitna, a więc przedsiębiorczość oparta na innowacyjności, czy to technologicznej, czy marketingowej, czy organizacyjnej, czy takiej, którą można wyeksportować na zewnątrz. Dziękuję Państwu za pierwszą część wykładu. Zapraszam na następną, w której omówimy sobie cechy liderów, czyli omówimy sobie sprawę dotyczącą przedsiębiorców. Zapraszamy do korzystania z oferty Biura Karier. Mieścimy się na Starym Ursynowie w budynku numer 10. Ja nazywam się Beata Semeniuk, jestem doradcą zawodowym i pracuję w pokoju numer 17. Zachęcam, zapraszam serdecznie. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Biura Karier oraz w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Facebooku, Instagramie.